Przebudzeni konsumenci, Guzikowski Miłosz. Witam wszystkich mieszkańców Krośniewic. Dzisiaj mam tutaj chęć, jakby to powiedzieć, przedstawić no moim zdaniem pewien problem. Bym to nazwał pewną arogancją urzędniczą. Problem polega na tym, tutaj jestem na działce należącej do, będącej w zarządzaniu KOWR-u, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I tutaj z tego, co mi się udało ustalić, planowana jest budowa społecznych bądź spółdzielczych inwestycji mieszkaniowych. Czyli no, mieszkania, domy, szeregowiec, coś takiego padło, bloki, nie wiem. Wystąpiłem o kopię projektu do spółki, więc będziemy wiedzieć więcej. Powiem tak, ten teren, proszę Państwa, jest zagospodarowany od ponad, myślę, 30 lat przez mieszkańców osiedla Błonie i nikomu nigdy to nie przeszkadzało. Mieszkańcy osiedla Błonie to było PGR-owskie osiedle. Państwowe gospodarstwo rolne i tutaj, jakby to powiedzieć, mieszkańcy, wówczas to była ziemia PGR-u i nikt tutaj nie miał problemu co do tego, że ludzie sobie jakieś tam ogródki przydomowe po prostu prowadzili. I to było obopólne, bo ten teren był obopólna korzyść. Ten teren był zagospodarowany właśnie w taki sposób i nikomu to nie przeszkadzało. No, następnie w wyniku różnego rodzaju zmian, jakby to powiedzieć, PGR przerodził się w domienie PGR-u. Proszę Państwa, się zmieniło w Agencję Własności Rolnej i Skarbu Państwa. Następnie to stało się Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tego, co pamiętam, tak to wyglądało. I wszystko było dobrze. Ludzie sobie tutaj te warzywka uprawiali, kwiatki hodowali, produkowali sobie w ten sposób żywność. Mieli gdzie sobie odpocząć, mieli gdzie się, gdzie dzieciaki, jakby to powiedzieć, miały sobie gdzie pobiegać. I wszystko było dobrze, aż ktoś wreszcie wpadł na genialny pomysł, żeby na tym terenie, drodzy Państwo, wybudować te tak zwane, w skrócie mówiąc, SIM-y. I teraz ja tutaj idę przez te działki, żeby pokazać Państwu, jak to wszystko wygląda, ile tu jest pracy włożonej. Po prostu ludzi, którzy ten teren, faktem jest, że użytkują go bezprawnie, ale podkreślam jeszcze raz, nikomu to nigdy w niczym nie przeszkadzało. To była obopólna korzyść dla tego podmiotu, który był wówczas miał w zarządzaniu ten teren oraz dla tych mieszkańców. Teren był utrzymany, a ludzie mieli z tego określone korzyści. Tak wszyscy wiemy, od czego są ogródki działkowe czy ogródki przydomowe, jaką pełnią rolę, tak? Rekreacja, ruch na świeżym powietrzu, to same korzyści. I teraz, drodzy Państwo, jakiś bardzo dobry gospodarz, myślę, bardzo pomysłowy człowiek, wpadł na wybitnie genialny pomysł, żeby tutaj po prostu wybudować no, jakieś nieruchomości. Tutaj to trochę nie wygląda za ciekawie generalnie, bo jest jesień, wiadomo, to wszystko, wegetacja roślin już się skończyła, ale powiem Państwu tak, na wiosnę to po prostu tutaj tętni życie, owady, pszczoły, roślinki, kwiatki, no po prostu no naprawdę bardzo ładny kawałek Krośniewic, zadbany i tak dalej. No ale komuś to się nie podobało. No i z tego, co już wiem, nawet jest projekt, będę go miał, na pewno go upublicznię, bo tego tak nie można zostawić. Tutaj przeważająca większość społeczeństwa na tym osiedlu to są emeryci, to jest te ogródki od 30, może nawet i 30 kilku lat, to bym powiedział, że no jest,
jest ich sposobem na życie, jest ich sensem. No jeszcze truskawka. Jest ich sensem życia. To hobby, pasja. Ale także, proszę Państwa, no, ci ludzie tutaj sobie hodują warzywa, żywią się tym zdrowymi warzywami. I to teraz według, no, pan burmistrz stwierdził, że no będą na pewno simy. No, panie burmistrzu, będziemy się starali o to, żeby tutaj były ogródki działkowe zalegalizowane zgodnie z ustawą o organizacji ogrodów działkowych. W interesie, w obowiązku gminy jest, jeżeli my byśmy wystąpili o ten teren i byśmy dostali go w dzierżawę wieczystą czy w jakiejkolwiek innej formie, obowiązkiem gminy będzie doprowadzić tutaj wodę, prąd i odebrać śmieci. Także powiem tak, to jest rozwiązanie na ten teren, gdyż tutaj jest ten teren po prostu, no, zagospodarowany. Tutaj nie potrzeba nic robić, tak? On pełni swoją funkcję. Co się stanie z tymi ludźmi, jak tu wjedzie spycharka, wjadą maszyny budowlane i po prostu to wszystko zepchną, postawią jakąś betonozę? Co się stanie z tymi wszystkimi ludźmi? No, nie wiem właściwie. No to ktoś kilkadziesiąt lat uprawiał ogródek, hodował sobie tutaj warzywka, spędzał sobie tutaj czas. I nagle tego nie będzie miał. Mało tego, nie będzie mógł sobie tutaj żadnej żywności wyhodować, żadnych warzywek. No co też, no, odbije się po kieszeni. No, jak tutaj jest pełno emerytów, to wiadomo, że emerytom się nie przelewa. To jest 1,5-hektarowa działka. To naprawdę można w odpowiedni sposób wykorzystać i nie robiąc nikomu, jakby to powiedzieć, żadnych trudności, problemów, niedogodności i tak dalej. Tu są fajne drzewka, to też akacje kwitną latem, piękny zapach, taki miodowy. Proszę Państwa, tu jest też kawał terenu, to jest łącznie wszystko, cała ta działka, którą pokazuję, ma 1,5 hektara. Przed tym blokiem, to też od tego rzędu drzewek, no tu należałoby zrobić kawałek parkingu, a resztę, bo pamiętam, radna Chmielecka, wiceprzewodnicząca wówczas w poprzedniej kadencji, mówiła o tym, że nie mamy za dużo, no, drzew w Krośniewicach, że no tutaj naprawdę jest tego coraz mniej, mamy tutaj pustynię. No, zapraszamy, tutaj widzę potężny potencjał co do tego, żeby tutaj zrobić jakieś zieleńce, jakiś mini park, powiedzmy, czy jakiś mini skwer, dosadzić drzew, jakąś ławeczkę postawić. Ja nie widzę najmniejszego problemu i to jest dobry kierunek na ten teren, to jest dobry pomysł, proszę Państwa. Dobry gospodarz powinien to w odpowiedni sposób wykorzystać, potencjał tego terenu. Jeżeli on już samoczynnie, po prostu, powiem tak, samoczynnie się ten teren zagospodarował i wszyscy z niego czerpią korzyści. No, nikomu tutaj, podkreślam, nie przeszkadzał ten stan, że ludzie sobie tutaj te ogródki po prostu pozakładali. I powiem tak, zaczynam ten temat nagłaśniać, bo muszę po prostu. Ja się tutaj też wychowałem i nie wyobrażam sobie, jak ci ludzie, moi sąsiedzi, no, będą się czuć, jak ten teren po prostu zostanie uprzątnięty, zniszczony przez maszyny budowlane po to, żeby tutaj zrobić budowę. Idę dalej, proszę Państwa, w kierunku terenu, który ma przeznaczenie pod zabudowę. Ten plan zagospodarowania terenu jest, ta działka, no, w kierunku której idę, jest przeznaczona pod zabudowę, więc teraz stawiam pytanie, czy na tym terenie, który pokazywałem wcześniej, lepiej jest zalegalizować, sformalizować teren pod ogródki działkowe, czy lepiej tam jest to wszystko zniszczyć i wybudować blok, czy wybudować, no, blok, czy jakiekolwiek inne nieruchomości. Ja tak na razie nie jestem do końca dobrze zorientowany, ale jak będę miał projekt, to Państwu go oczywiście upublicznię. Bo tutaj, moim zdaniem, takie coś
Można zrobić w szczerym polu i nikomu tutaj nic nie będzie przeszkadzało, tym bardziej, że ten teren, do którego tutaj właśnie idę, no jest gigantyczna działka, w całości przeznaczona pod właśnie zagospodarowanie pod nieruchomości. Po prostu tak, tam nic nie będzie zepsute, zniszczone, nikt nie będzie cierpiał w żaden sposób z tego powodu, tylko to trzeba uporządkować prawnie i będzie wszystko dobrze, będzie wszystko ok. A tutaj, proszę Państwa, szczere pole, to jest w tej chwili przez podmiot, który, nie wiem, dzierżawi chyba te tereny po byłym PGR-ze. On jest tutaj, ten pan, ta firma, ten podmiot, no użytkuje w sposób stricte rolniczy. Drodzy Państwo, hulaj dusza, piekła nie ma, można tutaj robić co się chce. Projektant ma tutaj pełne pole do popisu, niczym nieograniczona przestrzennie działka terenu multum. Tu można po prostu rozszerzyć to miasto. Nie trzeba nikomu, że tak powiem, wchodzić jak koń w pomidory. Tak to ujmę. Jak koń w pomidory. Bezmyślnie po prostu niszczyć coś, żeby powstawić coś. Można to coś, te simy, wybudować tutaj. Rozszerzy się wtedy miasto. Myślę, że to powstaną nowe działki, bo cały ten teren tam, aż do tej trafostacji i tam aż po obwodnicę jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, pod wysoką zabudowę dokładnie nawet. Też jest to możliwe, żeby tutaj wybudować bloki i to jest dobry pomysł. To jest, proszę Państwa, dobry pomysł. Wtedy to da impuls, podkreślam, do sprzedaży działek czy po prostu do inwestowania. Tu może powstać osiedle, tu może powstać jakiś sklepik. Wtedy też, panie burmistrzu, panie wiceburmistrzu, panie Krzysztofie Urbański, pan przepychał ten temat, żeby tutaj robić drogę pod pełne obciążenie, pod ciężarówki. W sytuacji, gdy te simy by tutaj miały nie powstawać, no to tak średnio dobry ten pomysł w mojej ocenie, ale gdyby te simy tutaj miały powstawać, to wtedy ten pomysł, ten projekt, nie wiem w jakim to jest stopniu zaawansowania, wniosek o dotację, czy jakkolwiek by to inaczej nie nazywał, wtedy zaczyna mieć sens. Wtedy trochę kawałek wodociągu będzie trzeba wykopać, kawałek trzeba będzie kanalizacji zrobić, doprowadzić tutaj prąd. I to jest dobry pomysł. Taki pomysł powinni mieć tutaj włodarze co do tego terenu. Włodarze miasta Krośniewice, czyli pani Katarzyna Erdman oraz pan wiceburmistrz. I tutaj też powinni się, myślę, nad tematem przychylić zarząd SIM Kutnowski, spółki, w której gmina Krośniewice jest udziałowcem. Tam jest 10 gmin z powiatu kutnowskiego. Prezesem jest pan Michał, wiceprezesem pan Michał Woldan. Nie pamiętam prezesa, ale nie wiem, czy już wrócił. Chyba był na chorobowym, z tego co pamiętam. Jest też w Radzie Nadzorczej, proszę Państwa, pan Adam Piątowski, prawnik. Pani Anna Chmielecka, jeszcze dwóch panów, nazwisk tutaj nie pamiętam, nie muszę wszystkich znać, nie muszę wszystkich pamiętać. Powiem tak, drodzy Państwo, do wszystkich tutaj wymienionych, apeluję o rozwagę, apeluję o podejście do tego tematu, bo no nie jest to najlepszym wyborem, co jakby to powiedzieć, ten stan rzeczy, jaki na chwilę obecną zastałem, tak, jaki się tutaj rozwinął w tym kierunku wybudowania tych simów. Tutaj zapraszam z inwestycją w szczere pole. Możecie tutaj robić tak zwany greenfield, czyli zaczynać od gołego pola i tutaj naprawdę możemy nadać temu terenowi piękny kierunek. Krośniewice mogą się rozwinąć i nikt nie będzie z tego powodu miał żadnych po prostu aluzji, problemów, szkód i tak dalej. Powiem jeszcze tak. Drodzy Państwo, no trzeba jasno powiedzieć, budowa jakiegokolwiek budynku większego bądź mniejszego, no to są koparki, to są spychacze, to są, bo jak taka działka 1,5 hektara i tam ma być jakiś szeregowiec, to myślę, że to będzie dosyć spora nieruchomość.
To jest hałas, to są ciężarówki, to są wywrotki, to jest... No to jest po prostu hałas związany z budową, to nie trzeba tego tłumaczyć. Mieliśmy dopiero stację uzdatniania wody, no to tam blisko dwa lata, no codziennie rano było słychać no, dosyć głośne odgłosy. A teraz rzucę tutaj na blok, ja mieszkam w tym bloku, no będzie ciężko, powiem tak. A tutaj taka budowa nikomu nie będzie przeszkadzała. Także drodzy Państwo, z apelem, zastanówcie się nad tym jeszcze raz, a ja ten temat będę go drążył. To trzeba o tym zacząć mówić. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.